Życie Oksany układało się najlepiej jak mogło. Od młodości wyróżniała się nie tylko jasnym, pięknym wyglądem, ale także niezwykłą powściągliwością i rozwagą. Kiedy jej koleżanki kolekcjonowały chłopaków, z którymi się spotykały, oceniając nie tylko ich liczbę, ale i jakość. U kogo kawaler przystojniejszy, u kogo bogatszy, u kogo bardziej perspektywiczny. Ona intensywnie uczyła się w szkole, a potem na uniwersytecie. Poznawała nie tylko teorię naukową ale i praktyczne umiejętności, uważnie obserwowała otaczających ludzi, wyciągała wnioski. Od razu postawiła sobie za cel dążyć do sukcesu w życiu nie za pomocą świetnego męża czy kochanka, ale właśnie sama, dzięki własnym zdolnościom. Przy tym nie można powiedzieć, że dziewczyna prowadziła życie zakonnicy, chodziła na imprezy i na randki, miała nawet kilka romansów. Ale to wszystko było po prostu małym odpoczynkiem od nauki, niezobowiązującą rozrywką. Za nią też umizgiwali się przystojni chłopcy, wśród których byli też perspektywiczni i poważni faceci, gotowi według wszelkich znaków do bardzo poważnych związków. Ale sama Oksana do takich relacji nie była gotowa i kiedy zaloty kawalerów stawały się zbyt nachalne, grzecznie, ale stanowczo przerywała wszelkie kontakty. Skończyła uniwersytet nie tylko z wyróżnieniem, ale i odbyła dobrą praktykę w solidnej firmie, gdzie dostała pracę na bardzo poważnym stanowisku. Do jej obowiązków należało prowadzenie negocjacji biznesowych, często z zagranicznymi klientami. Firmowym trikiem Oksany było przemienienie się w blondynkę z dowcipów, którą podsunęli klientom licząc na uroczy wygląd, umiejętność słodkiego mrugania oczkami i próby uzyskania dzięki temu poważnych ustępstw. Ci, którzy widzieli, jak w środku negocjacji naiwna pustacka zmienia się w wiedzącego, mądrego specjalistę z bezlitosną lodowatą uprzejmością, dociskającego zmieszanego klienta. Mówili, że to widok godny olimpijskich bogów. Dziewczyna potrafiła zawierać umowy na takich warunkach, o jakich jej szef nawet nie śmiał marzyć. Dlatego dziś szczególnie liczył na Oksanę. Przyjechała delegacja od dużego holenderskiego koncernu, którą prowadził facet bardzo łasy na płeć piękną, jak wykazało rozpoznanie. Wszystko układało się najlepiej jak mogło. Samolot wylądował na czas. Przygotowywali się do spotkania, ale nagle zadzwonił telefon oksany którego nie zdążyła wyłączyć. Oksana Jurijówna, dzwonią ze szpitala miejskiego, Zujewa Tatiana Grigoriówna, to twoja matka? Tak, wyszeptała dziewczyna nagle osłabionym głosem. Co się stało? Miała wypadek samochodowy. Jest teraz na oddziale intensywnej terapii. Potrzebne są lekarstwa, krew. Możesz przyjechać? Tak, tak, oczywiście. Zaraz przyjadę. Podajcie adres. Zaczęła gorączkowo szukać swojej torebki z kluczami do samochodu, pieniędzmi, dokumentami. Co się stało? Oksana? Zaniepokojony zapytał szef. Aleksiej Konstantynowych, odjeżdżam, mama jest na intensywnej terapii. Wypadek, przepraszam, zastąpcie mnie kimś, cały czas miała ochotę wybiec z pod stołu. Oksana, nie tracisz głowy. Czekaliśmy na ten kontrakt trzy lata. I jeśli dziś go spartaczymy, wyprzedzą nas konkurenci. Nie możesz mnie teraz zostawić. Od ciebie zależy dobrobyt całej naszej firmy. Nikt oprócz ciebie nie zna wszystkich cyfr i niuansów. Nikt nie będzie mógł przeprowadzić negocjacji. Aleksiej Konstantynowych, czy wy nie rozumiecie? Tam jest mama, i myślisz, że jak tylko tam przyjedziesz, wszystko od razu się ułoży? Wyjdzie ze śpiączki? Teraz potrzebuje leków, wsparcia lekarzy, a nie ciebie osobiście. Krótko mówiąc, słuchaj i nie przerywaj. Do szpitala pojedzie Andrzej Pietrowic z chłopakami. Dam mu wszystkie pełnomocnictwa, bezlimitową kartę z korporacyjnymi środkami. Osobiście zadzwonię do dyrektora szpitala. Wszystko ustale. Wyleczymy twoją mamę, nie żałując środków. Ale ty teraz musisz spotkać się z Holendrami i przeprowadzić negocjacje na najwyższym poziomie. Na telefonie będzie teraz Marina. Będzie przyjmować wszystkie połączenia, posiadać informacje. Proszę, nie zawiedź nas. Z dużą niechęcią Oksana ustąpiła szefowi. Miała pieniądze, ale wsparcie szefa i jego osobista znajomość z dyrektorem szpitala mogły się przydać. W końcu, rzeczywiście, jej mama była w śpiączce. Nie wpuszczą jej do niej. Ale wszystko, co potrzebne, i tak zostanie dostarczone. Szef podszedł bliżej, położył rękę na jej ramieniu. Wszystko dobrze, dziewczyno, nie płacz. Twojej mamie na pewno pomożemy. Już rozmawiałem z dyrektorem szpitala. Uspokój się, co ci przynieść? Kawę, herbatę, sok ta się mleczko. Proś o wszystko, czego chcesz. Teraz wszyscy jesteśmy twoimi niewolnikami. Oksana uśmiechnęła się przez wysiłek i zaczęła się ogarniać. Marina przybiegła z całym pudełkiem drogiej kosmetyki. I razem z sekretarką Leną zaczęły przywracać oksanie twarz do porządku. Na początku spotkania była już znowu stara Oksana. Zbierająca się, biznesowa, założyła maskę głupiutkiej i czekała na odpowiedni moment, aby się przemienić. Negocjacje poszły świetnie. Oksana przeszła samą siebie i osiągnęła niewiarygodne ustępstwa. To było balansowanie na granicy rozsądku. Chcąc jak najszybciej zakończyć negocjacje i pojechać do szpitala, zwiększała presję i ryzykowała rozgniewanie Holendra. Ale on w końcu złamał się pod jej naciskiem i podpisał wszystko, co potrzebne. Dziękuję Ci, dziecko. Teraz jestem w długu do grobu życia, wydusił szef, gdy Holendrzy odjechali do hotelu. Andrzej Pietrowicz z samochodem jest dziś do Twojej dyspozycji. Lec do szpitala: ratuj mamę tam na razie bez zmian. Marina cały czas trzyma rękę na pulsie. W szpitalu ją uspokoili. Stan matki jest ciężki, ale stabilny. Mają nadzieję, że wkrótce wyjdzie ze śpiączki. Niczego nie potrzeba. Wszystko niezbędne zostało dostarczone. Niech jedzie do domu odpocząć. Oksana wyszła z poczekalni. Dotarła do samochodu, bezsilnie upadła na siedzenie. Dokąd jedziemy, Oksana Jurijówna? Z współczuciem zapytał starszy Andrzej Pietrowic. Do domu, do domu i jak najszybciej. Oksana trzymała się na ostatnich siłach. Najbardziej chciała się schować w kąt i płakać. Kupić coś nie trzeba? Nie, nie, dziękuję. Szybko dotarli do jej domu. Razem z Oksaną wyszedł z samochodu jeden z chłopaków towarzyszących jej. Zostałem poinstruowany, aby odprowadzić cię do mieszkania, odpowiedział na jej niewypowiedziane pytanie. Ona tylko kiwnęła głową, wymamrotała dziękuję. Do widzenia, zamknęła drzwi na klucz, osunęła się po ścianie na podłogę i dopiero wtedy wybuchnęła płaczem, szlochając i jęcząc. Następnego dnia obudziła się bliżej południa i od razu zadzwoniła do szpitala. Na szczęście wszystko było w porządku. Jej mama poczuła się lepiej, choć nadal była nieprzytomna. Ale organizm sobie radził, wszystko będzie dobrze. Oksana sprawdziła nieodebrane wiadomości. Oczywiście Witalii się martwił. Nie dzwoniła do niego od wczorajszego dnia. Wybrała jego numer, przeprosiła, wyjaśniła sytuację. Młody człowiek od razu zapytał: Co ma jej przynieść? Odpowiedziała, że niczego nie trzeba przynosić. Teraz pojedzie do ojca, a potem czeka na niego u siebie w domu. Niech przyjedzie na kilka dni. Teraz jest jej ciężko sama. Wieczorem jej przyjaciel przybył obładowany torbami z delikatesami. Pocałował Oksanę, zapytał o zdrowie jej rodziców, a potem zaczął wyjmować prezenty. Pracował jako jubiler w jakimś małym warsztacie, ale robił wspaniałe rzeczy. Wkrótce po znajomości podarował oksanie złotą bransoletkę, potem kolczyki. Dziewczyna nosiła prezenty rzadko, z jakiegoś powodu od dziecka nie lubiła złotych ozdób. Jakaś alergia, tym razem ukochany przyniósł srebrny wisiorek z bardzo ładnym kamieniem. Surowo kazał założyć. Nos srebro, inaczej się obraża. Prawie żartobliwie powiedział on: a to dla twojej mamy. To amulet na zdrowie. Poproś pielęgniarki, żeby założyły jej to teraz potrzebne. To do kolczyków, które wcześniej jej podarowałem. Dla taty Witali przekazał starożytne zegarki Brege na łańcuszku. Bardzo lubił wszelkiego rodzaju starożytne atrybuty. Spędzili dwa cudowne dni, a potem oksana wróciła do pracy. Przyjechała do szpitala. Poprosiła, żeby założyć to na szyję mamy. Pielęgniarka machnęła rękami. Jak można, jak można. W reanimacji nie wolno nosić żadnych ozdób. Tu jest bardzo surowo. Jak zostanie przeniesiona do zwykłej sali? Przyniesiesz? Wtedy założymy razem z kolczykami. Te też zdjęli. Mamy je w sejfie. Nie martw się. Oksana była zmartwiona, ale nie zaczęła dyskutować z personelem. Przyjechała do ojca, dała mu prezent. Juri Pietrowic był bardzo wzruszony. Prosił, żeby przekazać Witalijowi serdeczne podziękowania. Ale też nie zaczął nosić na razie. Teraz nie czas, żeby nosić takie piękności. Oto wyzdrowieje, Tania, pójdziemy ją zabrać, wtedy założę, powiedział, delikatnie kładąc prezent w pudełeczku i chowając do szafki przy łóżku. Wkrótce Tatianę Georgijównę przenieśli do zwykłej sali. Zaczęła wracać do zdrowia, Oksana znowu poprosiła, żeby założyć mamie amulet. I tym razem jej nie odmówili. Było mniej nerwów i dziewczyna całkowicie oddała się pracy, pracowała bez wytchnienia, żeby jakoś podziękować Aleksiejowi który takiej pomógł w trudnej chwili po tygodniu kiedy już planowali jak i kiedy będą zabierać mamę ojca dopadł ostry atak zapalenia trzustki i teraz już to jego zawieźli do szpitala tym razem oksana znów przygotowywała się do negocjacji ale mogła ją zastąpić koleżanka więc sprawy firmy nie ucierpiały szef potem znów pomagał z leczeniem ale oksana starała się radzić sobie na własną rękę rozumiejąc że wystarczy już tego nachalstwa Pewnego wieczoru znów pojawił się Witalii z prezentem. Wręczył Oksanie aksamitne pudełeczko i powiedział, Kochana, rozumiem, że teraz nie jest czas na prezenty, ale to jest coś wyjątkowego. Chcę, żeby to stało się dla ciebie wsparciem. Dziewczyna otworzyła pudełko i niechcący wydobył się z niej westchnienie zachwytu. W środku leżało platynowe pierścionek niewypowiedzianej urody, wysadzany małymi diamentami. Oksana, kocham cię i proszę, zostań moją żoną. Dziękuję, kochany. Objęła Witalija, pocałowała. Oczywiście. Zgadzam się, ale teraz. Oczywiście, kochana, wszystkie sprawy ze ślubem rozwiążemy, kiedy twoi rodzice wyzdrowieją. Po prostu chcę, żebyś wiedziała, że zawsze jestem przy tobie. Nosisz moje pierścionek i wiedz, że zawsze jestem przy tobie. Rano Witalij zawiózł oksanę do pracy. Czuł pocałunek i spytał: Kochana, pomyślałem o czymś. Może powinnaś odejść z pracy? Całkowicie, jak to nagle? Dlaczego? Masz teraz ciężko, przeżywasz dużo, boję się, żeby ci się coś nie stało. A poza tym, kiedy się pobierzemy, nie chciałbym, żebyś pracowała. Zarabiam dużo, możemy spokojnie żyć na te pieniądze. Co ty, kochany, Oksana bardzo zdziwiła się tym zwrotem wydarzeń. Pracuję nie tylko dla pieniędzy. Kocham swoją pracę i nie chcę jej porzucać. No patrz, nie nalegam. Po prostu się martwię o twoje zdrowie. Dobrze, porozmawiamy później, zobaczymy co będzie. Oksana wzruszyła ramionami i stanowczo weszła do swojego biura. Jaki troskliwy ma Witalija, ale pracy zostawiać nie zamierza. Aleksiej Konstantynowych zajrzał do niej przed obiadem. Jak się czujesz, Oksana? Co z tatą? Przeszedł operację, teraz już dochodzi do siebie. Ech, ile ci się dostaje. Patrz, dbaj o siebie. Zgłoś się od razu, jeśli coś. Oksanie było bardzo miło z takiej uwagi szefa. Ale dzisiaj po raz pierwszy poczuła silne zmęczenie. Przyjechała do domu, jakoś zjadła kolację i od razu poszła spać. W kolejnych dniach było tylko gorzej. Tylko latała między pracą, szpitalem i domem, spała po od 10 do 12 godzin dziennie, ale i tak była osłabiona. Nadal prowadziła prezentacje i błyskotliwe negocjacje. Ale teraz wszystko wymagało ogromnego wysiłku wszystkich sił i po nich po prostu odpadała. Musiała odstawić samochód do garażu i korzystać ze służbowego, który wręcz narzucił jej szef, bo w takim stanie prowadzenie było niebezpieczne. Nawet ze swoim narzeczonym widywała się rzadko. Witalij potrząsał głową, namawiał ją, by rzuciła pracę. Odpoczęła, a jeśli wcześniej takie rozmowy wywoływały u niej irytację, to teraz zaczęła się zastanawiać. A może i naprawdę, pewnego razu na samym początku dnia roboczego wezwał ją Aleksiej Konstantynowych. W jego gabinecie znajdował się młody człowiek w wieku około 28 lat, z przyjemną, zdecydowaną twarzą i uważnymi szarymi oczami. Oto Oksana, zapoznaj się, to Igor. On jest z policji. Przepraszam, ale to ja go zaprosiłem. To ma związek z pracą? Nie, Oksana, to nie ma związku z pracą. Dokładnie jak? Też z pracą, ale nie bezpośrednio. Bardzo mnie niepokoi, że nasz najlepszy pracownik, a raczej pracownica, ciągle wpada w jakieś tarapaty z jej rodzicami, a potem i z nią samą, ciągle coś się dzieje. Przy czym zwykle tuż przed lub w trakcie ważnego spotkania proponuję ci porozmawiać z Igorem. Może on zauważy coś, czego my nie widzieliśmy, ale przepraszam, nie bardzo wierzę w przypadki i zbiegi okoliczności. Wcześniej nie mieliśmy takich poważnych problemów i chcę znaleźć przyczyny tego i je wyeliminować. Do ciebie nie mam pretensji. Ty jesteś właśnie moją nadzieją i oparciem. I chcę, aby te wszystkie przykrości się skończyły i u nas, i u ciebie. Idźcie z Igorem na spacer, usiądźcie w kawiarni, porozmawiajcie. Na dziś jesteś wolna. Wyszli z biura, poszli bulwarem. Igor okazał się miłym rozmówcą, ale na razie rozmawiali o błahostkach, nawiązywali kontakt, tak można powiedzieć. Zrównali się z sympatyczną kawiarenką, a młody człowiek zaproponował kontynuację spotkania tam. Usiedli przy stoliku, zamówili po filiżance kawy i po cieście. Igor zaproponował jeszcze kanapki, Oksana odmówiła, a chłopak westchnął i wziął kilka sztuk dla siebie, nieco zakłopotany wyjaśniając: Rano biegam, zgłodniałem, wkrótce rozpoczęła się rozmowa służbowa. Opowiedz proszę, Oksana, jak zaczęły się te wszystkie przykrości? Przecież wcześniej wszystko było w porządku? Tak, wcześniej było doskonale, i w pracy, i w życiu osobistym, i z rodzicami. Zdrowie mieli zawsze dobre, nie są jeszcze starzy, nigdy specjalnie nie chorowali. A co się stało z twoją matką? Chyba miała wypadek? Tak, to się stało tuż przed bardzo ważnymi negocjacjami. Potem pytałam ją, jak to się stało, bo przecież prowadzi samochód świetnie, w przeciwieństwie do taty. Dziewczyna się uśmiechnęła, więc jechała ruchliwą ulicą, zapaliło się żółte światło, zaczęła hamować i nagle po prostu straciła przytomność. Co znaczy straciła przytomność? Szybko spytał Igor Nie wiem, odpowiedziała Oksana drżąc z zimna. Mama mówiła, że pamięta tylko to, że samochód zamiast hamować nagle przyspieszył. Nic dziwnego przed tym nie zauważyła. Wiesz, mama potem wspominała, że ostatnie dni czuła lekkie niedomaganie, dzwonienie w głowie. Ale to szybko mijało i przypisywała to wszystko normalnemu zmęczeniu. Tym bardziej bóle głowy zawsze ją męczyły. Rozumiem. A co się stało z twoim ojcem? Prawie to samo, ale w wyższej wersji. Był w domu, nie w samochodzie. Sąsiedzi zdążyli wezwać pogotowie, przeszedł leczenie szybciej, i nie trafił do reanimacji. I zdążono mnie zastąpić w pracy. Miał atak trzustki? Tak, miał problemy z trzustką. Ale żeby tak nagle? To pierwszy raz, westchnęła Oksana, a teraz ty też masz problemy ze zdrowiem? Cóż za problemy? Dziewczyna zmarszczyła brwi niezadowolona, po prostu zmęczona, odpocznę trochę i wszystko minie. Przepraszam za Boga, pytam o to wszystko nie z ciekawości. Proszę spróbuj ich wysłuchać bez uprzedzeń i odpowiedz. Więc, czy ostatnio nie przyszło ci do głowy rzucić pracę i zostać gospodynią domową? Mnie nie. Oksane wyraźnie drażniła ta rozmowa, ale starała się nie irytować. Co poradzić na policjanta, który w każdym przechodzącym psie widzi podejrzanego? Oto Witali chce mnie widzieć ciągle w domu, przy kuchence. To twój mąż, narzeczony. On jest bardzo zaniepokojony moim zdrowiem. Martwi się, żebym się nie przemęczyła. A wy chcecie dalej pracować? Tak, zawahała się, odpowiedziała ona, nie chcąc przyznawać się do niedawnych myśli o rezygnacji. Bardzo kocham swoją pracę, jestem ceniona i szanowana, nieźle zarabiam, no dobrze, nie będę już więcej męczył was kopaniem w osobistych, produkcyjnych sprawach. Uśmiechnął się Igor, może rzeczywiście wasze kierownictwo robi z igły widły? Zamilkli na chwilę, potem Igor zapytał, wskazując na jej platynowy pierścionek. Przepraszam, cały czas podziwiam wasz pierścionek. Jest naprawdę niezwykły, piękny. To Witalii mi go podarował. Zaręczynowy: Oksana była zadowolona ze zmiany tematu na bardziej codzienny, neutralny. On go specjalnie dla mnie wykonał. Wykonał? Tak, on jest u mnie mistrzem jubilerem wysokiej klasy. Oho, to świetnie. Oksana, a nie przedstawi mnie panu? A po co, jeśli wolno spytać, zaniepokoiła się dziewczyna? Wiecie, moi rodzice mają wkrótce srebrne wesele. Chcę im podarować coś niezwykłego. Jakieś pierścionki, kolczyki dla mamy i tak dalej. Ale w sklepach jest tylko masówka albo bardzo drogie modele. A ja wcale nie jestem milionerem, rozłożył ręce chłopak. Czy wasz narzeczony robi takie rzeczy tylko dla was? No dlaczego tylko dla mnie? On też moim rodzicom zrobił prezenty, uśmiechnęła się Oksana. Mamie kolczyki i wisiorek, tacie kieszonkowy zegarek w stylu antycznym. Jak cudownie. No cóż, dla takiej dziewczyny jak ty, prezenty muszą być odpowiednie. Jeszcze trochę pogadali i rozeszli się. Oksana, korzystając z niespodziewanego wolnego dnia, odwiedziła oboje rodziców, a potem pojechała do domu. Z jakiegoś powodu te proste czynności ją wykończyły i ledwo dotarła do domu, gdzie prawie natychmiast położyła się do łóżka i zasnęła. Muszę wyprosić urlop, odpocząć tydzień czy dwa. Przemknęła jej myśl przed snem. Minęły trzy dni i Oksana jasno zrozumiała, że potrzebuje odpoczynku. Musiała iść do Aleksieja i prosić o urlop. Szef obiecał ją puścić na dwa tygodnie, ale pod warunkiem, że skończy wszystkie bieżące sprawy i przygotuje na czas urlopu zastępstwo. Po kilku dniach Aleksiej Konstantynowych znów wezwał ją rano do biura i znowu tam był Igor. Oksana, jak się masz? Czy swietłana wdraża się w pracę? Można na nią zostawić sprawy na czas twojego urlopu? Myślę, że można, ostrożnie powiedziała Oksana. Jest bystra dziewczyna, łapie wszystko w locie. Ma zacięcie. Tylko zawahała się, jakaś ona zła, o wszystkich ma coś złego do powiedzenia. No dobrze, to nawet nie jest konieczne. Kochać wszystkich. Najważniejsze to wykonywać pracę, machnął ręką szef. Może i tak rozproszona skinęła dziewczyna. Nie opuszczało jej jakieś niepokojące uczucie, że oprócz wszystkiego wczoraj cały dzień w Italii nie był dostępny. Nie było od niego żadnych wiadomości i telefon nie odpowiadał. Wcześniej też miewał bardzo pilne zamówienia, ale zawsze znajdował czas chociażby na wysłanie krótkiej wiadomości. Oksana, przepraszam, czy mówiłaś ze swoim narzeczonym na temat mojej prośby o pomoc w prezencie dla rodziców? Mówiłam, ale Witalii powiedział, że teraz ma dużo pracy i trzeba poczekać kilka dni. Pewnie ma pilne zamówienie, wczoraj nawet nie był dostępny. Przepraszam jeszcze raz, Oksana, ale w najbliższym czasie on nie będzie dostępny dla ciebie. Co? Stało się coś z nim? Zbledła dziewczyna tak, stało się, ale nie to, co myślisz. On jest żywy i zdrowy, ale aresztowany. Jak aresztowany? Co pan mówi? Oksana zaczęło trząść tak, aresztowany i jego wspólniczka, Swietłana, która miała cię zastąpić w pracy. Teraz Aleksiej Konstantynowych coś ci powie. Oksana, od razu podejrzewałem coś złego, gdy twoja mama tak niespodziewanie trafiła do szpitala przed negocjacjami z Holendrami. Wszystko układało się zbyt celowo. Zdołałem cię przekonać, mimo wszystko nie straciliśmy tych bardzo ważnych klientów. Dobrze, myślę sobie, w życiu różne rzeczy się zdarzają. Potem twój ojciec trafia do szpitala i znów przed ważnymi negocjacjami. Ale tym razem masz zastępstwo, tę samą Swietłanę, która niedawno do nas dołączyła, ale zdążyła już dobrze się wykazać. A potem zaczynają się problemy z Tobą. Zawsze Cię bardzo ceniłem, i nie ukrywam, widziałem w Tobie moją następczynię. I nagle zaczynasz czuć zmęczenie, nawet przy najmniejszym wysiłku. Myślisz o urlopie, a nawet o odejściu z pracy. Tak, Witalii bardzo chciał, żebym nie pracowała. Siedziała w domu, martwił się o moje zdrowie. Ale dlaczego go aresztowali? Odpowiem ci, Oksana powiedział Igor. Bardzo nie chcę Cię martwić, ale Witalij nie był tym, za kogo się podawał. Co? Oksana podskoczyła: Proszę, daj mi na chwilę twoje pierścionek zaręczynowy i kolczyki. Zobacz na wewnętrznej stronie. Widzisz te kropki? Są prawie niewidoczne, ale są. I na kolczykach i wisiorku twojej mamy na pewno też się znajdą, i na zegarku twojego ojca. To wbudowane urządzenia powodujące poważną chorobę u ich właściciela. Są uniwersalne i nadają się dla każdego człowieka. Ale jak, mama miała wypadek, u taty zaostrzył się zapalenie trzustki, ja po prostu czułam ogromne zmęczenie. Powiem to jeszcze raz: to urządzenie jest uniwersalne, nie wywołuje choroby, tylko nasila jej przebieg. Twoja mama zawsze cierpiała na bóle głowy. I proszę, dostała atak w najmniej odpowiednim momencie. Twój ojciec miał problemy z trzustką i też go to dopadło. Ty byłaś zmęczona, to tylko się kumulowało. Ale wszystko zmierzało do tego, że rzucisz pracę. A na twoje miejsce przyjdzie swietłana, zakończył szef. Ale po co? Nie rozumiem. Oksana była zdezorientowana. Zorganizować taką kombinację, żeby mnie wyprzeć z pracy? Nie tylko Igor pokręcił głową. To tylko część planu, który chcieli zrealizować konkurenci twojego szefa. Wasza prosperująca firma była dla nich jak kolec w gardle. Chcieli przejąć kontrolę nad wszystkimi kierunkami tego biznesu. Więc stawka była bardzo wysoka. Namówili Witalija naprawdę zdolnego jubilera, aby przygotował dla ciebie i Twoich rodziców prezenty z nadzieniem, tym samym urządzeniem. Nieszczęścia z rodzicami podkopały Twoje samopoczucie i Twoje chroniczne zmęczenie przerodziło się w aktualne. I ostatecznie na Twoim miejscu jest Swietłana, która przez jakiś czas pracuje sumiennie, a potem wciąga Aleksieja w podejrzane interesy, dyskredytuje go i zabija jako biznesmena, doprowadza do bankructwa i wyrzuca z rynku. Ale dlaczego Witalij tak postąpił ze mną? Biedna dziewczyna płakała, nie kryjąc łez. Przecież się kochaliśmy, niestety, tego nie wiem westchnął Igor. Oczywiście nie udało się udowodnić przestępczego planu eliminacji konkurenta zgodnie z prawem. Ale Witalija, Swietłane i jeszcze kilka osób skazano za spowodowanie ciężkiej szkody dla zdrowia Oksany i jej rodziców. W składzie zorganizowanej grupy działającej według wcześniejszego porozumienia. I dostali poważne wyroki, dziewczyna bardzo przeżywała wszystko, co się z nią wydarzyło. Miała załamanie nerwowe, ale stopniowo dochodziła do siebie, w czym dużą rolę odegrał szef, stopniowo obciążając ją nową, bardzo interesującą pracą. A także Igor, który cały czas był obok, wspierający, stabilny i niezawodny. Po tych wydarzeniach minął prawie rok. I tak przyzwyczaili się do bycia razem, że już nawet nie planują się rozstawać. Drogi słuchaczu, jeśli podobała ci się ta historia, subskrybuj nasz kanał, zostaw like i koniecznie napisz swój komentarz. To bardzo ważne dla naszego kanału. Życzę ci wszystkiego najlepszego, mocnego zdrowia i do zobaczenia w kolejnej historii.